Śląscy Teksańczycy. To sformułowanie pojawiło się w mojej świadomości wówczas, kiedy ksiądz Franciszek pojechał do Teksasu. Ale tak naprawdę zacząłem zastanawiać się nad tym, kto to taki, dopiero wtedy, kiedy przyjechali tutaj z powrotem. To znaczy z powrotem, kiedy przyjechali tutaj oni zobaczyć nasz kraj, to jak żyjemy. Kiedy usłyszałem gwarę, którą się tak pięknie posługują, kiedy usłyszałem po raz pierwszy przyjdźcie wszyscy do stajenki, a więc taki wariant tekstowy znanej nam dobrze kolędy, którego dotychczas jeszcze nie słyszałem, pomyślałem, że to może być rzeczywiście coś niesłychanie interesującego. No i wreszcie przyszedł taki dzień, kiedy wypadło tam nam pojechać. Pojechaliśmy tam z małym zespołem wokalnym. Skład był 8-osobowy, dorosły. Dzięki temu, że pojechaliśmy tam, biorąc ze sobą jeszcze naszą córkę Jadzie, mogliśmy dokonać specyficznego wywołania źródła. Zaśpiewaliśmy wśród Teksańczyków kilka kolęd po polsku. Ale to, co otrzymaliśmy, myślę, że przekroczyło nasze oczekiwania, bo to swoiste wywołanie źródła spowodowało też odzew. Ci ludzie zaczęli z nami śpiewać. Okazało się, że wiele z tych tekstów, melodii znają. Niektórzy potrafią mówić, niektórzy rozumieją, a niektórzy potrafią już tylko kilka słów, ale to nieważne, to były piękne spotkania z tymi ludźmi. Co jest istotne w tej kulturze? Co jest istotne w tym, co zobaczyliśmy? Myślę, że może w mniejszym stopniu jakaś finezja, jakaś twórczość. Ważniejsze jest to, że mamy tu do czynienia z zachowaniem pięknej kultury śląskiej. To jest czwarte, piąte pokolenie emigrantów, którzy zachowali rdzenną kulturę. Jednocześnie mnie, mówiącemu, posługującemu się gwarą śląską, fascynuje to, że ta, którą tam u nich usłyszałem, jest inna, przechowana sprzed lat. Wiele słów, z którymi musiałem się na nowo spotkać, melodii, z którymi musiałem na nowo się zaznajomić, poszukiwać tych melodii w starych śpiewnikach. To zachowanie kultury jest niesłychanie istotne. Przechowanie przez tak długi czas. Co ciekawe, oni przyjeżdżają tu z zainteresowaniem do nas i mówią, wy macie piękną ziemię, piękny kraj. Zaczynają fascynować się kulturą swoich przodków, czyli naszą kulturą. I okazuje się, że mamy do czynienia ze swego rodzaju, dzisiaj mówi się revival, w wielu takich ośrodkach, ale to nie do końca to. Nie odgrzanie kultury, tylko wzbudzenie na nowo fascynacją tej kultury. W związku z tym myślę, że to działa w dwie strony. Co więc dało mi spotkanie z Teksańczykami? Co dało? Myślę, że na nowo uświadomienie sobie, że ten korzeń mojego własnego dziedzictwa, przodków, jest niesłychanie istotny i fascynujący i ciekawy. Dało mi napęd do tego, żeby kulturę śląską od nowa poznawać, żeby się muzyką tej kultury zajmować. Jeśli udałoby się, to chciałbym się temu poświęcić, przyznaję od razu. Co mi to jeszcze dało? Dało mi to takie przeświadczenie, że powinienem też wszystkim, których spotkam, uzmysławiać, że ich korzeń jest tak bardzo ważny, bo ktoś na drugim końcu świata może rzeczywiście być zachwycony tym, że znam taką, a nie inną piosenkę albo mam taką, a nie inną gwarę. Tego wszystkiego uczą Teksańczycy. Nasze małe kłótnie, może dyskusje na temat tego, czy coś jest śląskie albo nie śląskie, albo za Odry, albo sprzed Odry, to wszystko w kontekście spojrzenia, mówi się dzisiaj tak pięknie, w optyce spojrzenia
zza oceanu nie ma zupełnie sensu. Oni mówią, my rządzymy po polsku. Co prawda mówią też, my rządzymy po polsku, ale nie po warszawsku, tylko po polsku śląsku. Ale to jest właśnie piękne.